powolutku nasze ekipy zajmują nas miejsca wyjściowe, podstawy wyjściowe i za chwileczkę będziemy szykować się już bezpośrednio do samego wydarzenia. Jak widzicie Państwo, przez most przetaczała armata, czyli koncerna, zaraz zajmie stanowisko, aby flankować most, zabezpieczyć przejazd tych post i ta armata będzie też użyta w naszej scenikacji. Wszystkim widzom jeszcze raz. Wstrzymujemy ruch na moście i na przedmościu. Ostatni panowie przejdą przez most. Szanowni Państwo, kilka słów wprowadzenia. Rok 1945, miesiąc marzec, front zachodni. Amerykanie przegrywają w wyścigu o zdobycie Berlina z armiami sowieckimi. Amerykanie i Brytyjczycy mimo to zdążają w postaci swoich dowódców, jak najszybciej chcą przesuwać front naprzód. Ale jednostki frontowe i brytyjskie, i amerykańskie są już wyczerpane. To już któryś miesiąc twardych walk. Niemcy broniący swojego Vaterlandu bardzo, pomimo tego, że przetrzepieni i w jednostkach znajdują się tak zwane różki i nóżki, czyli resztki armii dawniej butnej i bitnej, która zajmowała całą Europę, a obecnie ich teren posiadania skurczył się tylko do ojczyzny, czyli Niemiec, dalej bronią piekielnie i zażarcie tych swoich narodowych ziem. I taką linię oporu stworzyli wzdłuż Renu, który był taką dość wyraźną granicą oddzielającą część Europy, tą zachodnią, od samych centrum Niemiec. Do Renu, do linii Renu dotarły wszystkie armie alianckie dowodzone przez oficerów operacyjnych, polowych, czyli generała Bradleya, generała Pattona i marszałka później, a także generała Montgomery'ego, który współzawodniczył szczególnie z generałem Pattonem. Założył się podobno nawet o to, że to on pierwszy zajmie miejsce na Panteonie Zwycięzców i on pierwszy zajmie Berlin. Jak wiemy, że ten konkurs i tak wygrał generał Koniew i generał marszałek Żukow, to pierwsi Rosjanie byli właśnie w Berlinie. Jednym z tych powodów, dla którego nie udało się aliantom dotrzeć pierwszym do Berlina, właśnie była bardzo mocna obrona linii Renu. I inscenizację z takiej obrony linii Renu proszę włączyć swoją wyobraźnię i wyobrazić sobie, że ten kanał, przy którym my się tutaj znajdujemy. Szanowni Państwo, zwróćcie uwagę, na moście stoi wartownik z załogi bunkra. Natomiast do niego niepostrzeżenie przesuwają się ówcześni komandosi. Kilka słów o tych komandosach. Są to Brytyjczycy z brygady spadochronowej, pierwszej brygady spadochronowej, zwani Czerwonymi Diabłami. Red Devils, jak to ładnie brzmi. Były to małe, rozpoznawcze oddziałki zrzucane na przedpolu frontu, aby siać wśród Niemców niepokój, siać terror, zabijać niemieckich dowódców, zdobywać ważne obiekty. I właśnie taki patrol spadochroniarzy brytyjskich, słynnych Red Devils, czyli Czerwonych Diabłów, podsuwa się bardzo powoli do stanowiska wartowniczego na moście. Byli to doskonale wyszkoleni żołnierze, jak widzicie Państwo. Jeden z nich zdejmuje błyskawicznie przy pomocy takiego charakterystycznego noża Farbara i Sanixa, zdejmuje wartownika i za chwilę następuje dalsza część ataku na przedmoście. Brytyjski wartownik zajmujący miejsce niemieckiego rzuca granat. Wysadzony zostaje posterunek niemiecki i Brytyjczycy
rzucając się do zdobycia mostu, nie w takiej obronie i zbierając swoich rannych, osłaniając ich obronę, wycofują się z powrotem. Jest ich zbyt mało i dysponują zbyt małą siłą ognia, aby zdobyć most. Sanitariusz drużyny udziela pierwszej pomocy specjalistowi, który atakował bezpośrednio most. Wycofują się i zajmują pozycję na przedpolu i w tym momencie pierwsza część fazy ataku została zakończona. Brytyjski dowódca, znając potęgę armii, pomimo sytuacji, w której się znalazł, wiedząc, jakie ma siły i środki, nie podjął się ataku na nas, ale udało mu się zlikwidować niemiecką wartownię, niemiecki bunkier. Powiedział jednak ogniem z drugiej strony i Brytyjczycy sprawnie i szybko, udzielając pomocy i ewakuacji Rajmemu, wycofali się z pola walki. Jak widzicie Państwo, jednocześnie w tym samym czasie do mostu dochodzą rozbite, ale nadal dowodzone i składające się z niedobitków oddziały niemieckie. Niemiecki dowódca frontowy podjął decyzję o zatrzymaniu na tym moście, o nieprzepuszczeniu atakujących rewiantów. Wysłał czołówkę w postaci karnych podoficerów, którzy mają na moście spełniać określone zadanie, czyli zbierać niedobitków, zbierać pojazdy, siły i środki, aby utrzymać most i linie rozciągnięte wzdłuż. Do rozkazu tego wyznaczył podoficera wywodzącego się z Waffen-SS, ale także dwóch podoficerów z Wehrmachtu, którzy sprawdzają przedmoście, sprawdzają wydarzenia, które miały tu miejsce przed chwilą, zajmują wartownicze pozycje na moście i ich zadaniem to kontrola uciekających, wycofujących się coraz głębiej w głąb Rzeszy pod oddziałów niemieckich, przemieszanych z kolonnami cywili, którzy także poderwani atakiem alianckim porzucają swoje domy i dobytek i wycofują się na potęgę razem z armią niemiecką. Niestety tak ta druga, ale także pierwsza wojna polegały na tym, że skończyły się czasy XIX-wieczne, kiedy często zdarzało się na przykład podczas wojny secesyjnej, że widzowie z miast oblegali wzgórza okoliczne, a żołnierze bili się poniżej, a oni traktowali to jak teatr. W tej chwili wojna objęła także cywili. Przypominam o słynnym zdaniu Goebbelsa o wojnie totalnej, że walczyć trzeba wszędzie, i w zakładach pracy, i w domach, i tak dalej. Wciągnął cały naród do wojny i cały naród tą wojnę teraz ponosi. Do mostu zbliża się kolumna zmotoryzowana z rozbitych pododdziałów niemieckich. W skład jej wchodzą motocykl, pojazdy terenowe i osobowe. Jadą w nich i na nich między innymi oficerowie wyścigantów, żołnierze, sanitariuszki z punktów medycznych zwijanych, ale także przez most przechodzą niedobitki piechoty. Jak widzicie Państwo, ich wymundurowanie i wyposażenie jest jakże przeróżne, zbierane, a wystawiony posterunek mobilizacyjny będzie zbierał żołnierzy do dalszej walki. Tak to już na tym froncie bywało, że do tej walki ostatecznej trafiali albo doświadczeni żołnierze frontowi, albo starcy pochodzący jeszcze z pierwszej wojny światowej, albo młodzi chłopcy 16-15-letni wcieleni do armii w ramach Hitlerjugend, w ramach von Sturm. I takie to właśnie sylwetki, postacie żołnierzy niemieckich widzicie, jak są przez podoficerów doświadczonych żołnierzy frontowych kierowane na określone miejsca i punkty ogniowe. Po sprawdzeniu
bardzo szybkiej i bieżącej tożsamości uciekinierów. Zostają oni przepuszczeni przez most i te niedobitki zostają wcielone do jednostek broniących most. W sumie już bardzo niskiego morale armii niemieckiej, nadal twarda obrona Rzeszy następuje. Całkowitym przypadkiem docierają do mostu czołówki armii amerykańskiej z armii generała Pattona. Takie czołówki są wysyłane w różnych kierunkach, aby sprawdzić możliwości przejścia przez most. Żołnierze sprawdzają otwór na moście. Niestety obrońcy kilku rannych i zabitych, przekazał ładunek, że Niemcy bronią się nadal. Niemcy zablokowali przejazd przez most i kolumna na moście utknęła w wyniku awarii któregoś z pojazdów. Trwają próby odblokowania mostu, ale widząc, że na podejściach znajduje się już armia amerykańska, po sprawdzeniu rozstrzelanego z armaty pojazdu zwiadowczego armii amerykańskiej, żołnierze zajmują pozycję obronną.
nami. Oby na terenie, poza horyzontu nakrywali ogniem artyleryjskim. I starali się zniszczyć całkowicie, prawie całkowicie przeciwnika. Sytuacja taka ma miejsce w chwili obecnej. Amerykański dowódca liniowy wydaje rozkaz wstrzymania ognia. Za chwilę wyśle czołówkę zwiatowczą na sprawdzenie, czy udało mu się powstrzymać, czy właściwie zabić wszystkich obrońców mostu. Ostatni niemieccy obrońcy mostu uciekają. Zwiadowcy amerykańscy powolutku wkraczają na most. Ostatni strzelcy niemieccy na moście, często ranni lub kontuzjowani. Do drzewa! My nie! Kryją się. Widzicie Państwo, że obrona mostu to była skomplikowana sprawa. Należało w odpowiedni sposób rozłożyć siły i środki. Ostatni obrońcy co chwilę zmieniając miejsca, próbują się ostrzeliwać, ale tak jak mówiłem wcześniej, kończy mi się amunicja, więc albo podają siły i wycofują się powolnymi skokami. Zdobywają kolejne metry przedmości. Padają ostatnie strzały celowane snajperskie i patrol amerykański poderwany rozkazem dowódcy. Poderwany rozkazem dowódcy będzie posuwał się powoli przez most i sprawdzał, czy przejście jest bezpieczne. Żołnierze amerykańscy sprawdzają po kolei trupy niemieckich obrońców, sprawdzają, czy nikt im nie zagraża, wiedząc, że w swoim składzie jego pluton ma korespondenta wojennego, to ta charakterystyczna sylwetka z opaską na ramieniu z napisem C. Tacy korespondenci wojenni służyli w większości frontowych oddziałów amerykańskich. Wojna amerykańska na zachodzie Europy była jedną z najlepiej udokumentowanych. Ciekawostką niech będzie to, że jednym z takich korespondentów wojennych, który wręcz wymuszał ataki amerykańskie na Niemców, był słynny pisarz Ernest Hemingway, który napisał o tym bardzo ciekawą książkę. Amerykańscy żołnierze, jak widzicie Państwo, biorą ostatnich jeńców. Niewielu ich zostało wśród tych obrońców. Zatrzymują jeńca, prowadzą go na tyły, a korespondent wykonuje pamiątkowe zdjęcia i jutro czy pojutrze te zdjęcia zamieszczone zostaną w amerykańskich gazetach. Przypominam Państwu, że to armia amerykańska, a przede wszystkim gospodarka amerykańska wygrała II wojnę światową, bo to Amerykanie i ten naród złożony z wielu narodów europejskich, z emigrantów z wielu narodów europejskich, doprowadzony do wściekłości przez
Hitlera, Mussoliniego, a także Japończyków, swoją totalną produkcją przemysłową zaprowadził porządek na świecie na zakończenie II wojny światowej. Widzicie Państwo, jak korespondent wykonuje pamiątkowe zdjęcia, fotografując rannych żołnierzy niemieckich, zabitych i żołnierzy amerykańskich. Szanowni Państwo, to jest ten moment, kiedy możecie podziękować oklaskami naszym rekonstruktorom. Dziękujemy im za to, co nam pokazali. Ja przypominam, że nie wchodzimy jeszcze na teren rekonstrukcji. My musimy sprawdzić, czy wszystko jest bezpieczne, czy wszystko zostało wykonane w prawidłowy sposób. A ja może przypomnę Państwu, jakie to grupy i pododdziały wzięły udział w naszym pokazie. Przypominam, nie wchodzimy na teren rekonstrukcji. Szanowni Państwo, ten pokaz w wykonaniu rekonstruktorów przygotowali dla Państwa przede wszystkim koledzy z grupy rekonstrukcji historycznej z Bojanowa, ale także z grupy rekonstrukcji historycznej ze Śremu, z drużyny 70. Pułku Piechoty z Pleszewa, grupy rekonstrukcji historycznej Cytadela Poznań, grupy operacyjnej Maxim, grupy rekonstrukcji historycznej Kronika. Ja za chwilę zaproszę Państwa na teren rekonstrukcji. Koledzy sprawdzają jeszcze użyte środki pozoracji pola walki, czy wszystko jest bezpieczne. Szanowni Państwo, można powoli przekroczyć, ale bez szaleństwa, bez biegania. Szczególnie to dla dzieci informacja w innych rzeczach, dioramach i tak dalej. To wszystko znajduje się na terenie parku, ale także na terenie zamku. Udrożnimy drogę przez most i wtedy zaprosimy wszystkich do tego, aby wejść na teren mostu.